czyli tak, dzisiaj jest 27, tak? 27 dzisiaj, tak? 27 sierpnia 2000... Nie, 28. Środa. 28 sierpnia 2019 roku. Nazywam się Mateusz Gigoń. Rozmawiam z harcmistrzem Stanisławem Stawskim. Rozmawiamy w Ostrzeszowie, w siedzibie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Chciałem pana zapytać o wspomnienia z czasów przedwojennych. No... to pamiętam, jak od mamy, która uczyła języka polskiego, nie wiem, czy to było w trzeciej lub czwartej klasie, dostałem mocne upomnienie za to, że mam brudne ręce na lekcji. I pamiętam, że mama potem mi w domu też zrobiła, że tak powiem, ładną przemowę wychowującą. Za to jej jestem bardzo wdzięczny do dzisiaj, bo wiem, że trzeba mieć czyste... O, proszę, 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 proszę. Dobrze, wstrzymamy na chwilę. Wracamy po przerwie. Pamiętam też, jak moja kochana mamusia uczyła nas właściwego zachowania się. Jak mówiła, jak się przeżegnać, jaką krótką modlitwę codziennie rano powiedzieć i wieczorem przed spaniem. To była kochana, kochana. Pamiętam też ojca. Nie wiem, czy o tym już nie wspominałem. Przechodziłem z nim kiedyś obok cmentarza. Nie mówił pan? Ulicą. I on zdjął kapelusz. Pytam się, tatuś, przed kim ty tu zdejmujesz kapelusz? Przecież tu nikogo nie ma. A on mówi, czekaj synku, popatrz tam. Tam widzisz, jest krzyż. A przy tym krzyżu są mogiły moich kolegów, z którymi walczyłem w Powstaniu Wielkopolskim. I to właściwie było moje pierwsze, jak gdyby, takie zakorzenienie patriotyczne. Bo jak to walczyłeś? O co walczyłeś? I tato mi opowiadał krótko. O wolną, niepodległą Polskę, którą możesz się dobrze uczyć po polsku, jak się teraz uczysz. Możesz się ładnie bawić, piłkę kopać i tak dalej. O rodzicach mógłbym mówić dużo, ale powiem jeszcze o dziadku. Dziadek był emerytowanym profesorem Ostrzeszowskiego Seminarium Nauczycielskiego. To było ewangelickie seminarium, które zdaje się, któryś tam w latach 20. zostało, nie, chyba w 30. dopiero, że tak powiem, no, rozwiązane. Dziadek bardzo charakterystycznie nas uczył. Bo na przykład podczas obiadu czy posiłku nagle mówił, w którym roku zdobyto Rzym? W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? No i tego typu podejście dziadka uważałem za bardzo takie męskie. Takie sobie to mi się bardzo podobało. No i trudno nie wspomnieć o wspólnym czytaniu, o wspólnej lekturze
trylogii Sienkiewicza, nie? I o autorce Roty. To są wspomnienia, które wbiły w moje serca, zakorzeniły w nim miłość do Polski. Poprzez to, że dziadek był Polakiem, do Rzeszowa przyszedł z Wrześni. Tam to był w okresie strajków dziecięcych, tam nauczycielem też. No a jeśli chodzi o kolegów i przyjaciół, no to przed wojną mama wzięła mnie za rękę i zaprowadziła na zbiórkę zuchową. I zostałem zuchem. Po roku zostałem harcerzem, z czego byłem bardzo dumny. Jestem do dzisiaj tego dumny. Ale zawdzięczam to właściwie mojej mamie. Zaprowadziła mnie do harcerstwa, bo sama wiedziała, co to znaczy. Być Polakiem, kochać Polskę, dobrze się uczyć, aby być przydatnym ojczyźnie i tak dalej, i tak dalej. Z chłopakami, kolegami kopałem piłkę. Mocno, o! I za to, o, teraz mi się przypomniało. Wokół domu, w którym mieszkaliśmy, było dosyć duże podwórze, na którym z jednej i z drugiej strony ustawiliśmy bramki. Oczywiście słupkami były czapki albo koszule. I często kopaliśmy tą piłkę. A dziadek i mama byli bardzo przeciwni temu. W tym sensie, że męczy się serce, to nie jest sport dla ciebie, jesteś za mały. A ja mimo wszystko nie rezygnowałem z tego. I kiedyś za karę, że graliśmy w tą piłkę, a dziadek mówił, nie będziecie grali dzisiaj, zamknął mnie w piwnicy. A taki był zwyczaj. Tu posiedzisz pół godziny. W piwnicy było kupę drzewa przygotowanego na rozpałkę w domu. Pocięte, ładne, ale porozwalane. Posiedziałem tak 5 minut i znudziło mnie to. Zacząłem to drzewo układać. Ładne takie sterty. Za pół godziny przyszedł dziadek. Co to jest? No co miałem siedzieć, nic nie robić, ustawiłem drzewo. No wiesz co? I wyjął z kamizelki 10 groszy i dał mi, kup sobie cukierka. No, mieliśmy też bardzo wspaniałą gospodynię. Dziadek miał. Która właściwie nas wyniańczyła. I gdy wojna zabrała nam rodziców i dziadka, to ona nas do końca, mnie i brata i mnie, wychowywała, pieściła. To była taka kochana nasza gosposia Wikcia. W szkole miałem dobre oceny. Nie narzekam. Mama też była zadowolona, że jej syn, powiedzmy, nie siedzi gdzieś tam w ostatniej ławce. Chociaż przypomniało mi się z kolei przed lekcją przyrody przyniósł nauczyciel do klasy jakieś gniazdko i w tym gniazdku było jakieś jajeczko. I mówi, zostawcie to, przyjdę i będziemy o tym opowiadali. No i poszedł, bo to jeszcze była przerwa. A my
biegliśmy wszyscy, patrzyli do tego i ja na to jajko nacisnąłem i ono zniknęło. Znaczy pękło. Stłukło się, że tak powiem. Aha. To ja ze strachu te wszystkie... Skorupki? Tak, te wszystkie resztki tego jabłka powyciągałem z tego gniazdka i wyrzuciłem, żeby nic nie było tam. I chciałem okłamać tego nauczyciela. I on przychodzi i mówi, to było jajko. Nie, tu nie było nic. I wszyscy koledzy mnie poparli. Nikt mnie nie zdradził. Nie? Ale tu było jajko. Nie. No i w końcu jednak przyznałem się, nie? Ale za to dostałem od potem, że tak powiem, taki no, bardzo pouczający no, jakby to powiedzieć, mocno wzruszające moje serce za to, że skłamałem. W dodatku jesteś harcerzem i skłamałeś. Mm-hmm, no właśnie. Jasne, mądre. Ja kilka dni chodziłem naprawdę struty. Mm-hmm. Taki, to poruszyło mnie mocno. Przecież składałem przyrzeczenie. Mówiłem, że będę... Prawdomówny. Tak, że będę przestrzegał prawa harcerskiego, a przecież drugi punkt prawa mówi na słowie harcerza polega jak na zawiszy. I tutaj... No i poszedłem do tego nauczyciela, specjalnie go przeprosiłem i tak dalej. No. No i się tam afera, że tak powiem, zakończyła pomyślnie. Grałem w tą piłkę, potem nałożyliśmy taką drużynkę swoją, taką trochę harcerską. To grałem w bramce, ponieważ dzięki Bogu miałem dobrą sprawność fizyczną i skakałem dosyć wysoko. To potem się przełożyło na to, że później już grałem, o czym chyba wspominałem, w HKS-ie i w tych drużynach piłkarskich. Nie wiem, co by tu jeszcze przed wojną powiedzieć ciekawego. No. Pierwsza komunia święta, o, pamiętam jak dziś w kościele farnym. I pamiętam, że idąc z rękami złożonymi do modlitwy, widzę siedzącego dziadka. Do dzisiaj go widzę, jak siedzi z boku, patrzy na mnie. Do dzisiaj mi się łzy do oczu cisną, jak patrzę na tego dziadka, który cieszy się z tego, że jego wnuk przystępuje do pierwszej komunii świętej. A o tym, że nie znałem ministrantury, to opowiadałem chyba już. Nie? Nie? Byłem ministrantem. I żeby móc służyć tam i podawać księdzu odpowiednie przedmioty, to trzeba było zdać z łaciny te odpowiedzi, bo ministranci musieli mówić per aspera, ad astra i tak dalej, tam confite omnipotenti, suscipiat dominum i tak dalej. I opowiadałem to chyba. Nie mówił pan. I no, poszedłem do tego egzaminu i kurczę, confiteor pięknie powiedziałem, a suscipiat zaciąłem się nie. I nie zdałem. Przyszedłem do domu, akurat był dziadek u rodziców. I co, zdałeś? No nie zdałem. Taki wstyd mi przyniosłeś, jasne, niemożliwe. Tu się teraz nauczysz razem ze mną porządnie i pojutrze pójdziesz zdać. No i tak się też stało, prawda? I zdał pan w końcu? Zdałem egzamin, potem byłem tak... Mam gdzieś tam zdjęcie w takiej długiej, jeszcze sutannie się nosiło, to potem komeszki na wierzch. O,
Najwięcej się cieszyłem, jak przy balustradce siedziały dziewczyny. Nie? A jak człowiek służył, to mimo wszystko patrzył raz po raz na te dziewczyny, to dziecko. No, człowiek to był przejęty mszą świętą bezsprzecznie, ale zawsze tam tą koleżankę z klasy tam spojrzał. Nie? Się człowiek wyprostował się bardziej, tak, prawda? A w którym kościele pan służył? W którym kościele? W kościele farnym, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Proboszczem był ksiądz Kucharski. Tak. Ksiądz Kucharski. To był wspaniały człowiek. U niego zdawałem też egzamin przed przystąpieniem do Komunii Świętej, prawda? I mam do dzisiaj obrazek dokumentujący dzień i datę przystąpienia do pierwszej Komunii Świętej z jego podpisem. On potem w czasie okupacji był prześladowany, ukrywał się w lesie u leśniczego obok Ostrzeszowa. Też mu zanosiliśmy mu tam nieraz jakieś jedzenie czy coś takiego. Potem gdzieś chyba wyemigrował, nie wiem co się stało. Czy ja skończyłem wtedy te tragedie rodzinne u mnie i to wszystko człowiekowi się pokręciło. Ale jeszcze coś powiem. Proszę. Raz coś w domu przeskrobałem. Nie wiem co. Założyłem z kuzynami, cieplikami wojsko. Takie no, dziecięce wojsko, nie? Karabiny były z papieru, nie? I wodzem był starszy kuzyn. I korespondowaliśmy ze sobą też tak krótko tam rozkazem, nie? I ale żeby to specjalnie się podobało rodzicom, to nie. I któregoś dnia pisze ten meldunek do tego mojego wodza pod szafą. Leżę pod szafą i pisze. I przychodzi do pokoju tatoś i szyka. Staszek? Nie, Stachu. Stachu, gdzie jesteś? A tato pewno wiedział to, nie? Stachu, gdzie jesteś? Nie ma. Patrzy, wiesz, wychodź. Za to, że skłamałeś, za to, że nie przyznałeś się, przełóż się tu na kolano. I trach, powiedzmy, nie? Albo jeszcze inny przypadek. Jak tak było w takim, jeszcze chyba nie byłem harcerzem. No na pewno jeszcze nie byłem. Koledzy, różnych kolegów w szkole przecież człowiek miał, nie? I niektórzy mnie tam widzę, że siedzą gdzieś w kącie i coś robią, a oni kręcili papierosy z liści od wiśni, z suchych liści, nie? I to nie szkodzą, mówi. Ja mówię, to szkodzi? Nie, to nie szkodzi, bo to są specjalne liście, wiesz? No i ja sobie też takie, od nich wziąłem te kilka liści do domu, ukręciłem sobie takiego tam papierosika i znowu Bóg pod łóżko, żeby sobie zapalić. A dlaczego pod łóżko? Bo słyszałem, że do pokoju, do domu wszedł dziadek. No to szybko pod tym. Ja wypaliłem. No i dziadek wchodzi do tego pokoju, bo coś tutaj nie bardzo jest, nie? A dziadek o lasce chodził, laską. I pamiętam, jak mnie tą laską wyciągnął spod tego łóżka. Ale nie dostałem, że tak powiem, po porach nic tam, nie, tylko jak ty możesz zatruwać organizm, powiedz no mi. Jak ty możesz? A dziadek sam palił mocno i znowu mi się coś przypomniało. Dziadek był profesorem w tym seminarium, jak wspomniałem. Mieszkali na pierwszym piętrze
tu na ulicy Zamkowej 22. A na drugim piętrze, pod dachem, pod strychem prawie, było kilka pokoików, które zajmowali uczniowie tego seminarium. No, zamiejscowi, nie? Gdzieś tam. Taki internat taki. Tak, taki internat. No nie był, to prywatne było. Tak. I oni tam, jeden z nich pomagał dziadkowi również tam w różnych sprawach, nie wiem tam jakich. Ale o jednej pamiętam dokładnie, że dziadek w biurku, w szufladzie miał tytoń, te, jak to by się nazywało, takie... Tutki? Tak, takie. I taki aparat do wsuwania w te... W papierki? Tak, tytoń. I mnie też nauczył, żeby tu rób mi te papierosy też, nie? Tylko nie bój, żebyś nie wypalił. No, ja tam kilka razy robiłem, ale mi się to nie podobało. No to dziadek zaprosił tych swoich studentów z góry, nie? Przyszedł jeden i tam często przychodził, widziałem, siadał przy tym biurku i tam 10 czy 20 zrobił i poszedł. I po wojnie go spotykam, już jest nauczycielem, no ten mój. A wiesz, bracie kochany, jak to było u tego twojego dziadka? Dwa papierosy tam, a trzeci tu. Do kieszeni. Do swojej kieszeni. Dziadek może wiedział o tym, ale no specjalnie nie ten. No. Także... O, tych historii to jest multum, tylko musiałby człowiek sobie, że tak powiem, wziąć jakiś środek na odświeżanie pamięci. Jak się dziadek nazywał? To był dziadek, o którym pan opowiada, to był ojciec mamy, czy ojciec? Ojciec mamy, tak. Jak się nazywał? Biczysko, Kazimierz Biczysko. Mhm. Profesor, mówili na niego, nie? Mhm. Znaczy miał tytuł, znalazłem taki tytuł profesora nadany przez jakiegoś tam kuratora, czy coś tam takiego, tam dyplom taki widziałem. 40 lat pracował i pamiętam, w Ostrzeszowie były wówczas dwie taksówki. Jeden się nazywał Głąb, a drugi się nazywał Hetmański chyba. I nie, to nie Hetmański, inaczej nazywa się. I pamiętam, jak dziadek obchodził 40-lecie pracy pedagogicznej. Miał wielką uroczystość tutaj przed tym, bo to seminarium mieściło się w obecnej, czy w niedawno jeszcze istniejącej szkole rolniczej, tej tutaj naprzeciwko pomnika harcerskiego jest taka z cegły budowana szkółka. Tam było seminarium. I przed tym gmachem jest jeden z tych taksówkarzy przyjechał i pamiętam, jak koniecznie chodziło o to, żeby zrobić dziadka w samochodzie, nie? Zdjęcie? Tak, mojej mamie na tym zależało i tym kolegom dziadka i tak dalej, nie? Musisz być, Kasiu, w samochodzie, nie? A dziadek mówi, dobrze, ale sam nie będę. Staszy, chodź do tu do mnie. I to pamiętam, jak dzisiaj, jak mówię, ale nie mogę też zapomnieć o moim braciszku kochanym, świętej pamięci już. O, z nim to też... On był starszy, był, tak? Młodszy. Młodszy? 4 lata młodszy ode mnie. Mhm. My jeszcze mieliśmy po drodze trzeciego, który zmarł. To znaczy, ja byłem najstarszy. Potem po 2 latach urodził się Kazinek, którego ja nie znałem, tylko z opowiadania słyszałem, bo byłem za mały, żeby go sobie zapamiętać. Mhm. Zatruł się ołówkiem kopiowym, jak to taki był ołówek, jak się pośliniło, to pisał. I ta
pomoc domowa mnie przypilnowała, właściwie ten Kaziu cały prawie ten... Zjadł. Ołówek zjadł i zatruł się, a wtedy nie było jeszcze takich medykamentów jak dzisiaj, żeby można... Pamiętam jeszcze, że chodziliśmy na jego grobek taki mały, który potem został zlikwidowany. No, a ten starszy, że tak, czy powiedzmy młodszy jeszcze, 4 lata młodszy, Włodzimierz, no, chodził do pierwszej albo do drugiej klasy, nie? No, przed wojną. Sprzed wojną to tylko tyle pamiętam, że właśnie między innymi trochę graliśmy w piłkę i w sztekla. Sztekla to był tak w palanta, mhm. to wszyscy wiedzą. Sztekel to był taki, że ten główny grający bronił koła, do którego my z zewnątrz wrzucaliśmy takie kawałki drzewa, mhm. drewna, ale on wcześniej te kawałki kijem wyrzucał i myśmy jak złapaliśmy, to mogliśmy od razu rzucać, a jak z ziemi, mhm. to musieliśmy się cofnąć trochę do tyłu, to była reguła, jakaś krok, dwa, trzy i rzucać do tego koła, a on bronił wejścia do tego koła tym swoim kijem. Tak zwany sztekiel. On był bardzo modny. Aha. Ale palanta, oho! Na placu Kazimierza w Ostrzeszowie, tak zwane królestwo, z którego wyrzucało się tą piłkę, było na tle kościoła farnego. No i potem były te stacje tamte. I któregoś dnia, jak graliśmy tam po południu, bo tam samochodów nie było na tym placu, to puściutko było. To jeden z kolegów tak mocno wyrzucił piłkę, że przeszła przez te domy, które stoją na końcu placu, na drugiej stronie placu, przeszły aż na obecny postój PKS-u. O, to był sukces niesamowity. No, także krokiet, palant, piłka nożna, siatkówka nie, siatkówka dopiero po wojnie. To jest przykro. No i podchody. W harcerstwie, w lesie, w czołganie się, to nie, zdobywanie chorągiewek, co to było? Jakbyśmy się cieszyli już na tą zbiórkę, bo trzeba będzie tego wroga pokonać, to znaczy zdobyć tą chorągiewkę, która jest po drugiej stronie granicy tam, to mało. No i... Aha, jeszcze dziadek i mama nauczyli mnie oszczędzać. Mieliśmy skarbonkę, mhm. i do tej skarbonki jak dziadek nieraz lubił tak, jaki jestem, piękne łady, młody, grzeczny. Tak? To dobrze, masz 3 grosze. No, nie, masz 10, a wiesz dlaczego masz więcej? Wiem, bo co? Bo mam połowę wrzucić do skarbonki. No, to były takie dziecinne, ale pedagogiczne podejście, nie? I stąd może, że tak powiem, trochę mi zostało tego, że nie mogłem skończyć studiów technicznych i zostałem nauczycielem. A jak się ojciec jak miał na imię i kim był z zawodu? Ojciec miał w latach, no, jak ja się urodziłem, nie? Tam 27 czy tam wcześniej, fabrykę śrub, tak zwaną wkrętkę. W Ostrzeszowie istniała taka, mam do dzisiaj takie kartki tam, firma wytwórnia śrub, wkrętka, bo to wkrętka.
Ona się mieściła na ulicy Zamkowej, tutaj jakieś stąd może pół kilometra albo kilometr po prawej stronie. No ale i pamiętam, że w tej firmie, bo taka była duża hala, potężna hala, bo kilkanaście, może ze dwadzieścia parę stoisk, które produkowały te śrubki. Mhm. Było takich kilku techników, którzy sprawdzali to, prawda, i tak dalej. Z jednym z nich się tak zaprzyjaźniłem, pamiętam, nazywa się Stankowski. Skąd mi się to zapamiętało? I on tak się, a moja mamusia, żeby przed wejściem do hali, kazała mi zawsze, uszyła specjalny taki fartuch, taki kombinezon jak gdyby. No bo ja bardzo lubiłem tam chodzić do tej fabryki, jak tam aż a to wszystko napędzane było parą. To znaczy obok, z boku była wielka lokomobila, taka potężna lokomobila, z którym tym palaczem też się zaprzyjaźniłem, bo lubiłem, jak to tam chodziło do góry, to wszystko, jak to duże koło. I to, za pomocą transmisji potem przeszło do hali, gdzie były te fabryki tam. Ten się nazywał Świtoń, pamiętam. Ja też, jeszcze go po wojnie odwiedziłem raz, żył. Bardzo fajny chłopak. No i, ale w latach 30. nastąpił ten kryzys, prawda, ekonomiczny i niestety, że tak powiem, musiał zrezygnować z prowadzenia tej fabryki, bo nie opłacało się, nie? A pamiętam, że skrzynie ze śrubami wysyłali nawet do Chin wtedy. O. Tak. No i pamiętam też tak tam, bo przez pewien okres nawet mieszkaliśmy tam obok tej fabryki. I pamiętam, to chyba był 12 maja, nie? Jeszcze z mamą leżymy w łóżku, przychodzi tatuś i mówi, wiesz co, Pela, do mamy, zmarł Piłsudski. To chyba był 12 maja, nie? 35 rok. Na pewno 35 maj, tylko nie pamiętam, czy 12. Tak, tak. No. No i to był już taki okres schyłku tej fabryki kompletny, nie? My potem się też przeprowadziliśmy do domu dziadków na ulicę Kaliską, dzisiaj Powstańców Wielkopolskich, numer 9. Dzisiaj jest tam chyba Eurobank w tym domu. I tam mieszkaliśmy aż do wejścia Niemców, nie? Jeszcze trochę za... A Niemcy nas stamtąd wywalili, no ale to jest inna historia. Natomiast ojciec po zlikwidowaniu tej fabryki został takim kierownikiem technicznym u Stasierskiego w firmie, która produkowała kafle do pieca. Też w Ostrzeszowie? Tak. Dzisiaj jest też tam naprzeciwko Poleny. Jest taka ta firma, wytwórnia właśnie takich ceramicznych spraw. Jak się nazywał ten szef? Stasiewski czy Stasiewski. Tomasz Stasiewski. To był słynny w Ostrzeszowie, wielka firma była. I mieli sklep żelazny, to znaczy z takimi artykułami żelaznymi. I tutaj tato był specjalistą od tego. I pamiętam tam, w tym sklepie, rodzice, znaczy mama kupiła mi pierwszą finkę harcerską. Pamiętam, czerwoną taką, długo jeździ. Nie wiem, żałuję, że jej nie mam do dzisiaj. Co się z nią stało? Jaki byłem dumny, że a to było dosyć drogie, to kosztowało tam tego może 3 albo 4 złote, a to przed wojną była kupa pieniędzy, nie? No. No i tato do wojny tam pracował, był takim zastępcą tego szefa, tego Stasierskiego, zajmował się
No i no po prostu administracją, że tak powiem, i tak dalej. No i wybuchła wojna, jak już opowiadałem. Powołany został. Zmobilizowano go do wojska i tak dalej. Do jakiego pułku? Doszedł do Ostrowa, to był chyba 60. pułk. Nie? Piechoty? Piechoty, tak. Ostrowski, 60. chyba Ostrowski pułk piechoty, tak. Ale tam, nie wiem, czy mówiłem, że dostał specjalne zadanie. Nie? Nie? Nie mówił pan? To byłaby teraz okupacja, miało być przed wojną. To wracamy do przedwojennych czasów, tak? To najpierw proszę o tym zadaniu ojca. O czym? O tym zadaniu ojca specjalnym i potem wrócimy jeszcze. Ojciec i dwóch jego kolegów, jeden się nazywa Niklewicz z Ostrowa, dostali zadanie, specjalne zadanie, nie wiem, ja to potem się okazuje jakieś specjalne, żeby nie wymarszerować z pułkiem na linię frontu, tylko zarekwirowali samochód od księcia Radziwiła w Antoninie. Wojsko zarekwirowało. Kierowcą był ostrzeżowianin. O, to też ciekawa historia. No i tym samochodem dostali zadanie udania się na wschód, do Lublina. Jak dostał ojciec to polecenie, no to jeszcze 3 dni przed wyjazdem to było. No, to był sierpień 39. A może jeszcze wcześniej, dlatego że zawiadomił o tym mamę. Wiesz, ja będę musiał być w Lublinie tam dnia tego i tego, ale będę tam tylko godzinę lub dwie. Gdybyście z Ostrzeszowa się ewakuowali czy uciekali, to jedźcie do Lublina, się spotkamy chociaż na 2 godzinki. No to mama z dziadkiem na rada. I z tym Stasiewskim, nie? Bo dobre były kontakty i tak dalej. I wsiedli wszyscy razem w pociąg, pamiętam jak dziś, jak walizki takie, to i do Lublina. No, jest tam, nie wiem, który to tam był, wrzesień już, no wrzesień był. Musiał być pierwszy albo drugi, bo pamiętam, że syreny były na ulicach, prawda, i komunikaty z radia tam były, no to tamto to, i ale jeszcze nie był ten dzień, w którym był, mama była umówiona z ojcem, nie? Bo, czyli to było tak, że jeszcze byli, pana rodzina była jeszcze w Ostrzeszowie, tak? Nie. I czy pan z rodziną tam pojechał, żeby myśmy się... Myśmy z rodziną już pojechali, byliśmy już w Lublinie. Ale to było już 1 lub 2 września. A ojciec miał być w Lublinie później. Nie pamiętam. I umówił się na ten późniejszy termin z mamą. To my jeszcze mieliśmy 2-3 dni tam czasu na to spotkanie. I pamiętam te syreny, prawda, wyjące i alarmy, a my do piwnicy, prawda, pamiętam, że dziadkowi spadły okulary, stłukły się, to był kłopot, skąd kupić jakieś nowe okulary, no nie wiadomo, bo co, jak, no ale jakoś tam załatwili. I pamiętam, jak ogłoszono mobilizację, drugą, bo jeszcze były 2 chyba mobilizacje, no w każdym razie ogłoszenie mobilizacyjne. I mnie to bardzo zainteresowało. Nie? Nie? A dziadek mnie nauczył, żeby wszystkie rzeczy notować i tak dalej, to dziadek też prowadzi swój dzienniczek i niestety zginął. I ja wychodzę przed ten słup, stoję przed słupem i tak piszę sobie, że tam w tym i w tym dniu ogłoszono mobilizację. Tamte. Nagle przychodzi 2 takich młodych studentów,
Co ty tu robisz? Będę nic to pisze. Ty, żebyś nie był szpiegiem. My tu mamy służbę. W tej chwili odejdź od słupa. Nie? Czyli studenci mieli taką służbę. No i nadchodzi ten dzień spotkania z ojcem. Nie? Mama idzie na to spotkanie i mówi, jak tylko się z tatą skontaktuję, to zaraz po was przychodzę tutaj i tak dalej. Nie? Wraca, nie wie, czy nawet telefonem tylko. Tak, telefon. Nie, nie mogę. Jestem już poza Lublinem. Bardzo mi przykro, nie? No, ojciec już dostał jakiś rozkaz pojechania dalej. Czyli ojciec zadzwonił do domu, tak? Pana ojciec zadzwonił do domu, tak? I powiedział, że jest już poza Lublinem, tak? Nie, zadzwonił już do nas, którzy byliśmy w Lublinie. Myśmy już byli w Lublinie. Aha. Mieszkaliśmy, pamiętam, na jakimś takim pustym domu na podłodze, spaliśmy na materacach, nie? Mama, ci stasierscy cały, wszyscy, to cały dziadek, nie? I czekaliśmy na to spotkanie z ojcem, w tym Lublinie już. A on zadzwonił i powiedział, że już... zadzwonił, że niestety już mam rozkaz wyjazdu. I... no to... próby telefonu, nawiązania jakiegoś kontaktu w następnych dniach nie dały żadnego rezultatu. I tu nagle słyszymy, że Niemcy się zbliżają do Lublina, nie? Tam, z tamtej strony. Narada wśród tych, co robimy? No uciekamy przed Niemcami na wschód, jeszcze mamy kupę przecież miejsca. No i pojechaliśmy do Starego Zamościa. To było jakieś 14 może kilometrów za Lublinem na wschód. W tym Starym Zamościu mieszkaliśmy w takim starym dworku, pamiętam, u pani Olszewskiej. Ona była właścicielką. Było kilka tam rodzin zakwaterowanych. I tam pamiętam, któregoś dnia samolot, bitwa powietrzna polskiego samolotu z Niemcy. I ten Polak tego Niemca strącił. Ten Niemiec tam gdzieś poleciał. A ten Polak leci tak ładnie, że to ten na łące lądował. To pod tego. A na tym samolocie ten siedzi tak. To był taki samolot, który miał jeszcze takie no tu wygięcia na ręce, tu trochę takie. To jest ten PZL-11. I co się okazało? On nie żyje, ten pilot, bo on tym samolotem lądował na łące, prawda? Ale tak wyglądał, gdzie to tą głową tu i rowek był. Nie. I w tym roweku... tutaj. Podskoczył i kark sobie skręcił, tak? Także, no ty teraz co jest? Niemcy się zbliżają. No to jedziemy jeszcze dalej na wschód. Pojechaliśmy nocą. Ja nie wiem, jakie plany mieli tam rodzice, raczej dziadek i mama, czy jak daleko jechać, ale w każdym razie jedziemy nocą i nagle zatrzymuje nas wojsko. Pamiętam, ciężarowy samochód, wyskakują żołnierze. A wy dokąd? Kto to jest tutaj? Bo wozem, konnym wozem, wynajętym, nie? Bo ten Stasierski miał pieniądze. No i aresztować, nie? Pan jest za stary, ale panią aresztujemy, nie? A mama mówi, mnie, żonę polskiego oficera, który tu gdzieś walczy, gdzieś tu jest, zdębieli. Przyszedł taki porucznik, mówi, jakie nazwisko, gdzie, co, jaki pułk, co i tak, mama wszystko wiedziała. Dobra, w porządku, jedźcie dalej. No ale to już nie w tym, zatrzymaliśmy się w tej wsi i pamiętam,
że mama nas myła, znaczy kazała nam się umyć w takiej miednicy. Myła się. I mówi tak, a teraz popatrz, co ta kobieta zrobi, ta właścicielka tego domku tamten. Słabiutka taka gospodarz, taka wiejska. Zobacz, w tej miejsce teraz ugotuje ziemniaki. Taka bieda tam była, że nie było garnków, nie? I tam pamiętam, że nocna narada dziadków, dziadka Staszewskiego, mamy i tak dalej. Ja tak podsłuchałem coś tam, że dziadek mówi, wiesz, dalej na wschód, aha, już było po 17. Już wiedzieliście? Już był, tak? Mógł być 18. Mhm. A wiedzieliście, że Rosjanie wkroczyli? Tak, już wiedzieliśmy, że Ruski nadchodzą, nie? I teraz tak pamiętam, że dziadek mówi tak, zostać tu, czekać na Rusków, bo była trochę kogo, że niby Rosjanie chcą Niemców wyrzucić z Polski, nie? Taka była trochę mowa. No. Ale dziadek mówi, nie, wiesz, my znamy niemiecki, język niemiecki, bo to dziadek, no i mama tu urodzili się w Prusach, nie? No właśnie, w zaborze. To raczej wrócimy do Ostrzyszowa. I tak postanowili, i tak wróciliśmy 27 października, pamiętam, 1939 roku. Po drodze utkwił mi w pamięci bardzo przykry obraz, jak w jakimś miasteczku uprzątali gruzy Żydzi w otoczeniu niemieckich żołnierzy. I jak ci żołnierze tych Żydów tam pałowali, co, no to, jak to podniosłeś, jak to tam, co ty. I dziadek mówi, rany boskie, co oni robią z tymi ludźmi, nie? Ale przejechaliśmy tam i przyjechaliśmy do Ostrzyszowa, a wynajętym koniem, jednym koniem, jeden koń, taki wóz, no, na tym wozu, bo piesek był, gosposia, która nas wybawiła, tam ci staszerscy, dziadek, mama i my. To była ciężka podróż, ale ja nie odczułem, ja to się cieszyłem z tego. Przyjeżdżamy do Ostrzyszowa, to dziadek, chodźcie do mojego mieszkania. Drzwi rozwalone, mebli nie ma, powynoszone wszystko, nie? Ja jestem młody. Co to jest? Gdzie to jest? A miejscowi Niemcy to wynieśli. I potem meble odnajdywałem u Niemców, u Polaków, ale nie, znaczy Volksdeutsche, Niemcy. Pamiętam tu w tym domu obok kanapę znalazłem. Tak. To jak pan tak, tam trafił? Tak. No nie wiem jak to, no może też i mama się pytała trochę to tam, to ówdzie, nie? I ja tam poszedłem. No może sprawdzić, nie? Jako chłopak się zamówiłem tam byle czym, nie? Dzień dobry, tam to. I przychodzę do domu, mówię, tam jest nasza kanapa. No i władze pozwoliły jednak. Odzyskać? Tak. O. To znaczy, nie, po wojnie dopiero. Dopiero po wojnie. Tak. W czasie wojny nie, gdzie to. W czasie wojny to była ciężko makabra. No dobrze, tam mieliśmy wrócić tam gdzieś. Do przedwojennych. Znaczy takie podstawowe pytanie o imię ojca i imię mamy. No. Zacznę od kochającej nas mamy. Maria Antonina Pelagia. Mhm. Stawska z domu Biczysko. Ojciec wspaniały, kochający tatuś. Walerian Franciszek. Urodzony 1800, tak? Pewnie tak. 1887. 97.
Także jak wybuchło powstanie, to ile miał? 21 czy 23, to został szefem prowiantury 3 Batalionu Powstańczego, Ostrzeszowskiego Batalionu. Właśnie opowiadał coś o powstaniu? Ojciec o powstaniu, tak, tak, o tyle opowiadał, tylko to nie pamiętam, że coś takiego, tylko pamiętam, że miał trudności, kłopoty tam, że jeździł na patrole konną, prawda, i mamy nawet zdjęcie, jak jest z takim patrolem konnym w jednej wsi tu za Szklarką Myśniewską na kontroli. No tak. Po wojnie spotkałem jednego z jego podkomendnych, że tak powiem, bo ojciec służył w pruskiej armii i tam no uciekł, jak to tam było, nie, że tam, bo we Francji walczył gdzieś tam, potem uciekł i wrócił tu i do powstania przystąpił, nie? No i z powstania został potem, no z tego ostrzeszowskiego ugrupowania powstańczego powstał 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich, nie? Tak chyba. No i to został zwolniony w stopniu sierżanta sztabowego bodajże, tak. Potem robił kursy, czy tam powiedzmy jeździł na jak to się nazywa, na manewry i tak dalej, i tak dalej. Stopniowo awansował, prawda, i w 1939 roku miał stopień porucznika, czyli już jako porucznik został zmobilizowany. Nie? A tą fabryczkę śrub to on odziedziczył po ojcu, czy... Kto? To? Pana ojciec, tą fabrykę śrub, to była jego firma, czy też odziedziczona po ojcu? Która? Ta śrub? Tak, tak. Jego. Jego? To on jakby rozpoczął? Tak, tak. Aha. Walerian Stawski. Mhm. A proszę mi powiedzieć, jakie uroczystości się odbywały w Ostrzeszowie przed wojną? Takie państwowe może, czy miejskie? Do 11 listopada i urodziny Piłsudskiego. Mhm. Kiedy to jest Józefa, nie wiem, w marcu czy kiedy tam. No i miałem nauczycielki fajne takie, które uczyły nas patriotyzmu, zdjęcia Bitwy Warszawskiej i tak dalej, pokazywano to przed wojną, historia w trzeciej klasie, nie? Takie rzeczy nas uczą dzisiaj. No i w każdym razie, no, o co pan to pytał przed chwilą? O uroczystości państwowe. No to wiadomo, 11 listopada, nie wiem, co jeszcze było, chyba przed wojną, jako szczon, jako chłopak, nie pamiętam. Mhm. Nie pamiętam. 11 listopada pamiętam dokładnie, to co było wielkie uroczystość, bo to szliśmy w mundurach harcerskich, to, tamto, no, wieczorem, Capszyk był i tak dalej. Nie wiem, czy 15 sierpnia, ale wiem, że były, w szkole były, każde te święta narodowe były obchodzone bardzo mocno. 3 maja? O, 3 maja, tak, oho, 3 maja, mocno, to pamiętam, 3 maja. O. Witaj Majowa Jutrzenko, bo to musieliśmy się nauczyć, trzeba było śpiewać, to nie tam. O. A 1 maja coś było? Nie. Nic? Nie. Normalny dzień pracy, dzień szkoły, tak? Nic. O 1 maja dopiero się dowiedziałem podczas okupacji. Aha.
Nie, komuny. Komuny, tak. Mhm. A chciałem zapytać, bo tu w Wielkopolsce to Piłsudski tak z tego, co mnie się wydaje, to taki bardzo kochany nie był, że bardziej Haller na przykład. Czy była, kto był takim głównym bohaterem narodowym wtedy? Piłsudski, Haller, ktoś inny? Z tego naszego okręgu, tak? No tu w Ostrzeszowie właśnie, kto? Tak. No, myślę pan, że pamiętam takie dosyć mocne rozmowy wśród znajomych dziadka i tam krewnych i tak dalej. Chodzili do siebie na preferansa, prawda, na karty. Preferans, tak? Preferans, tak. To jest taka gra, tak? Tak. Pierwsze słyszę. Tak, pamiętam. Dziadek, pan Janiak, pan Perski i pan Cieplik. Piotrek jeszcze, tak? Tak, to i były. Ja lubiłem, jak oni grali. Mhm. Ja chodziłem, bo to tam grali, to trzeba było chyba to płacić, nie, oni nie na pieniądze grali, tylko na takie tamte, nie? I pamiętam takie dyskusje, że jedni byli za Dmowskim, a jedni za Piłsudskim. Mhm. I nawet pamiętam, że tylko niech pan to wyłączy teraz. Tak? Woli pan? Nie? Dobrze. Ten moment.